Ponad 4 100 000 zł starostwo powiatowe w Tczewie przeznaczy na remonty chodników w podtczewskich miejscowościach. W których miejscowościach będą prowadzone zadania inwestycyjne? Tak, to jest inwestycja, która dotyczy przebudowy, remontu chodników w miejscowościach popegeerowskich. 10 chodników praktycznie poza miastem Tczewem i gminą Morzeszczyn. Wszystkie gminy tutaj są brane pod uwagę. Prace projektowe już ruszyły, natomiast wykonawstwo zaczyna się od 1 sierpnia i w kolejności, tak jak firma Strawa, która wygrała ten przetarg, to jest duża firma, sobie zaplanowała do końca praktycznie listopada te chodniki będą wykonane. Budowa odcinka chodnika w Słupkowach przy ulicy Spółdzielczej, Mały Garc to jest ulica Pylplińska, w Gorzędzieju ulica Tczewska, jeżeli chodzi o Turze to ulica Pocztowa, dalej Małżewo wzdłuż drogi powiatowej 2809, Szczerbięcin wzdłuż drogi powiatowej 2801, Rzeżęcin również droga powiatowa 2821, Gniew wzdłuż drogi 2880 i Rombark to jest droga 2821. Część tych chodników będzie wyremontowana, natomiast część jest projektowana od nowa. Wszystko przez tą samą firmę Strabag, czyli zaprojektuj, wybuduj. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 6 dla byłych miejscowości PPG-owskich.